Cześć, witamy z campingu Camp 99 Beskid. To jest na obrzeżach Bielska-Białej, pod Szyndzielnią. I co możemy powiedzieć o tym campingu? Że bardzo go polecamy, a już mówimy dlaczego. Parcelki są fajnie podzielone żywopłotami, więc zachowana jest intymność. Przy każdej parceli jest prąd, woda. Ja dodam tylko jeszcze, że a propos prądu, bo czasami zapewne wszyscy wożą przelotki na te duże wtyczki wysokoamperowe, na normalne i tak dalej. To, że uśmiech się na każdym słupku tutaj, są gniazda każdego typu, więc jaki kabel macie, to się podłączycie na 100%. Tak, co jeszcze jest? Basen. Bardzo fajnie zorganizowany ten kemping. Co jeszcze jest? Bardzo dobra restauracja z dobrym jedzeniem. Polecamy. Właściciel tego kempingu jest również szefem kuchni, więc bardzo dba o to. Jeżeli jesteście na kempingu i kupujecie w restauracji jedzonko, to jest minus 10% rabatu. Dokładnie, tak. Dla gości kempingu tak. Jest rabat w restauracji i naprawdę tą restaurację możemy polecić. Natomiast z takich ciekawostek to jeszcze, bo powiedziałaś basen. Obok basenu są sanitariaty. Czyściuteńkie i naprawdę jest tak, jest standard jest dosyć wysoki, więc te cztery gwiazdki, którym się chwali Camp 99, są moim zdaniem w pełni zasłużone, więc tu bez dwóch zdań. Dobra lokalizacja. Po prostu na pierwszą pójść do, bo parking do pod Szyndzielnią. Pod Szyndzielnią jest dosłownie koło za płotem za nami, dosłownie. Więc stąd możemy spokojnie sobie dojść do naszej dzielni. Ja jeszcze dorzucę a propos kwestii restauracji, nie tylko restauracji, w ogóle samego kempingu również. Słuchajcie, przemiła obsługa, jeżeli chodzi o podejście do gości, na medal, naprawdę. To bez dwóch zdań, wszyscy zawsze uśmiechnięci, pomocni, więc tutaj bez dwóch zdań. Pod tym względem również, że tak powiem, jest bardzo miła atmosfera. No i ze względu na te udogodnienia, właśnie na ten niewielkich wymiarów basen, takiej głębokości maksymalnie 1,5 metra, to jest też takie miejsce, moim zdaniem, bardzo przyjazne dla rodzin z dziećmi, dokładnie. No są różnego rodzaju pomysły i takie właśnie akcje, bo na przykład, nie wiem, wczoraj dla dzieciaków był dostępny bezpłatnie dmuchaniec, tak? Tak, bo była promocja napojów, bolek i lolek. Tak, więc to z takich dodatków. Jeszcze jedna rzecz, dostajecie klucz na dzień dobry do bramy i o 21 tu jest wszystko zamykane, więc gdybyście wracali na przykład na kemping po 21, to kemping będzie po prostu zamknięty. No i w związku z powyższym, bo ja też robiłem rezerwację, oczywiście można próbować przyjechać, że tak powiem, prosto z trasy, ale lepiej zrobić rezerwację, tak. Dokładnie. Bo kemping jest teraz pełen. Jest pełen, dokładnie, i chyba zajęte wszystko do ostatniego miejsca, rzeczywiście, także... Jest część też namiotowa całkiem, ale i na takich parcelach są rozbite namioty. Ale tamte są takie właśnie bardziej otwarte, w sensie nie ma tych właśnie... Bo to, co widzicie za nami w tej chwili, ten żywopłocik, to jest granica naszej parceli. Dokładnie. Przyjeżdżajcie po prostu, tu bo bardzo polecam. Lokalizacja na medal, kuchnia na medal, podejście do klienta na medal, udogodnienia na medal, standard bardzo wysoki, jeżeli chodzi o kwestie czyściutko, wszystko jest po prostu super. No i cena co do standardu to wcale nie jest wygórowana. Tak, bo ja pamiętam na przykład niektóre kempingi z nadmorza, również w standardzie 4 gwiazdki i potrafiły kosztować za dwie osoby z przyczepą. Nie byliśmy, ale przeliczaliśmy, więc wychodziło nas w granicach 250 zł za dobę. Tutaj nas dwie osoby, przyczepa, samochód, przełącze do prądu, no i woda, tak? I możliwość korzystania ze wszystkiego, co jest na terenie kempingu, to jest 150 zł za dobę. Co uważam, że jest ceną, powiedzmy, troszeczkę wyższą może od przeciętnej ceny kempingu, ale jak za ten standard, to wcale nie jest. To wcale nie jest za dużo. I to jest bardzo fajna, atrakcyjna cena. No to co? No. Jeszcze raz. Polecamy, przyjeżdżajcie tutaj, bo warto. Bo warto, dokładnie. To tyle na razie z Camp 99. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Być może gdzieś kiedyś na jakiejś sąsiedniej parceli. Cześć!